Dzisiaj możemy zauważyć, że niektóre śluby są no, wielkim wydarzeniem pod względem każdym. Patrzę na twoją prawą dłoń, co i nie ma obrączki. Bo ja mam prawy palec wybity. No i nosisz na lewej naprawdę. Tak. Założyłeś? No, nie, od początku ten, bo bym się nie zmieścił. Ale przyzwyczaiłeś się już do obrączki, czy nie? No oczywiście. Zaskoczeniem dużym był twój ślub, ty wiesz. Tak? Rozumiem, że to było celowe działanie. No, tyle ile mogę, to taką sferę prywatności zachowuję dla siebie, ale to tutaj chcieliśmy mieć też ten komfort, żeby to był nasz dzień i żeby w tym dniu, w tym momencie go przeżyć z naszymi najbliższymi i przyjaciółmi. I wszystko się udało? Tak. Są tacy, którzy mówią, że dzisiaj organizowanie ślubu i wesela trochę się nie opłaca. Rozumiem, że wy w ogóle nie patrzyliście na to. Chcieliście mieć taki swój dzień z rodziną i z przyjaciółmi. Nie wiem, co to znaczy, że się nie opłaca. To jest drogi, kosztowny po prostu. To w zależności kto czego oczekuje. Rzeczywiście dzisiaj możemy zauważyć, że niektóre śluby są no, wielkim wydarzeniem pod względem każdym. No i może z tego to wynika, ale to myślę, że można znaleźć w każdym jakiś umiar i znaleźć tą przestrzeń dla siebie. I nie warto na to patrzeć, jakby w sensie, jeśli ktoś ma w sercu ślub, to nie patrzmy na to, że, czy on się będzie opłacał, czy nie, bo można to zrobić tak, jak my tego chcemy, pragniemy. No to najlepszego na tej nowej drodze życia. No dziękuję, dziękuję bardzo.